Norman, gdzie jesteś? A! Norman, no wiesz, to nie było ładne. Trafiona! Wszędzie mam pełno śniegu. Idę do domu po czapkę. No i pięknie, już prawie. No dobrze, Elvis. Penny, chodźcie się ogrzać. Jej, wspaniale, Sam. I ten cudny zapach płonących szczap. O nie! Przepraszam bardzo. Teraz się nie ruszaj, słyszysz? Chcę rzucić z ciebie śnieżką. To przecież bez sensu. Jak się nie będę ruszał, to będę łatwym celem. W domu we mnie nie rzucisz. Musimy szybko wezwać straż pożarną. No, nareszcie. Wszystko znowu działa. Jeszcze kilka minut i będzie tu miło i ciepło jak dawniej. Nie wiem, jak ci dziękować, Mike. O, mamy wyzwanie. Chyba pali się w domu Fladów. O, mamy pożar w domu Fladów. O, naprawdę się palił Fladów? Chwila, moment, to przecież u mnie. Zaczekajcie! Szybko, Sam! To wszystko przez ten piecyk. Przepraszam. Daj spokój, kochanie. Ważne, że nic ci się nie stało. Odetnij gaz, Elvis! Co się stało? Co tam pichciliście? No, szalik mamy Normana. No nie wiem, czy nie za bardzo wypieczony. O rety, ale okropnie narozrabiałem. Chciałoby się powiedzieć, jak zwykle. O, Saro, przepraszam, miałaś rację. O, dzień dobry, dzieciaki. A co na jenota robicie w tej jaskini? Luz, myśleliśmy, że jesteś polarnym niedźwiedziem. Polarnym niedźwiedziem? A niby dlaczego miałbym być niedźwiedziem? Bo znaleźliśmy w śniegu takie wielgaśne ślady i myśleliśmy... Saro, patrz! Ojej, czyli my przez cały czas szliśmy po twoich śladach. I co, widzisz? Mówiłem, że w Ponty Pandy nie ma żadnych polarnych niedźwiedzi. O nie. W Kanadzie zawsze mawiamy, że pierwszą zasadą przetrwania w górach jest cisza, bo hałasy powodują lawiny. Spokojnie, na pewno mam gdzieś latarkę. Oj, zmieniałem baterię, chyba zostawiłem ją w domu. A ja mam pewien pomysł. Brawo, mały, widzę, że umiesz kombinować. Wiesz, teraz to się już naprawdę martwię. A co, jeśli się pogubiły albo utknęły w zaspie? Masz rację. Nie ma innego wyjścia, dzwonimy po Sama. O, no doprawdy fantastyczny wynalazek. O, coś się dzieje. James i Sara wyszli z domu i nie wrócili. James i Sara wyszli z domu i nie wrócili. Idealne zadanie dla Saturna. Sam, wskakuj na Merkurego. Penny i Elvis, wybierzecie Wenus i Saturna i informować mnie na bieżąco. Halo, Elvis, macie coś? Nie, na razie nie. Chwila, a co to? To mogą być oni, tylko skąd trzy osoby? Sam, chyba ich mamy. W lesie jest jaskinia, jakieś mniej więcej 100 metrów od ciebie. Przyjąłem, jadę to sprawdzić. James! Sara! Wujku, wujku!
Spokojnie, trzymajcie się, zaraz was wyciągnę. Dziękuję ci bardzo. Jak ty nas znalazłeś? Super! To jest UFO? Wow! O, chyba w życiu nie widziałem tylu ryb. Trzymajcie się. No dawaj. O matko, nigdy tylu naraz nie złapałem. I nie ma mowy. Nie poddam się! Gotowe. Moje gratulacje. Zwinąłeś wręcz wzorowo. Wiesz, no to ty mnie nauczyłeś. Bo mój drogi strażak zawsze musi dbać o sprzęt. Przepraszam, że przeze mnie nie mogłeś pomóc bratu. Przestań, nic się nie stało. Znając Charlie'ego, pewnie uciął sobie przyjemną drzemkę. Nie! Gdybym wyciągnął te ryby, przeszedłbym do historii. Największy połów w dziejach całego Pontypandy. No nic. Nie bójcie się, spokojnie. Wypuszczę ryby, nie ma co. O, dźwignia się zacięła. A silnik jest pod wodą. To co teraz, tato? Utoniemy? Nawet tak nie mów. Wszystko będzie dobrze. To ten. Tak, muszę zadzwonić po strażaka sama. O, kuter Charlie'ego Jonesa tonie? Twój brat ma problem. Wypłynął na morze. Coś tam się złego stało. Dobra, Elvis. Lecimy. Mam nadzieję, że sam zdąży. O, już płynie! I proszę, znowu się spotykamy! Co się stało? Złapałem kawał ławicy, wiesz? Mówię ci, to byłby historyczny połów! Ha, ale dźwignia się niestety zacięła. Dobra, nieważne. Teraz liczy się tylko, żeby wszyscy bezpiecznie dotarli na brzeg. Tak, masz rację. No, dzieciaki, wskakujcie. Robisz mi wstyd. Zajmiemy się tą plamą. Nic się nie martw. Zbiera nam się publiczność. Hej, mamo, patrz, prawda, że super dekoracje? Cudownie, cudownie, kochani. Ślicznie się dzisiaj spisaliście. No tak, zdecydowanie robi wrażenie. O raju, ostatni raz widziałem takie cacko, jak byłem mały. Popatrz, kochanie, to jest parowóz. Ogień! Nie, kochanie, nie ogień. Para. Ogień! Czy ja słyszałem ogień? Ho! Ludzie, pali się! Wielkie nieba! Jeśli wieża się zawali, zgniecie lokomotywę! Cofnąć się wszyscy! Dzwonię po strażaka sama! Co takiego? Pożar na stacji kolejowej? Wszyscy uwaga! Pożar na stacji kolejowej! Okej, kochani, zachować spokój. Nie jest dobrze. Pali się wieża. Jeśli się zawali, niewiele zostanie z lokomotywy. Elvis, szybko bierz gaśnicę i pędź. Penny, wskakuj w Wenus. Będziemy holować pociąg. Tak jest, już się robi. Halo,
Proszę, odsuńcie się! Nigdzie mi nie uciekajcie. Penny, odjeżdżaj powoli! Tak jest, świetnie. Sam, ugasiłem pożar, ale wieża zaraz poleci! O, tyle ciężkiej pracy! No już, tato... Parowóz cały i zdrowy. Penny zdążyła go odholować w ostatnim momencie. Dziękuję. I tobie też dziękuję, maleństwo. Gdyby nie ty, wszystko by się spaliło. Sam, skoro lokomotywa jest w porządku, to możemy się przejechać, dziadku? Obawiam się, że nic z tego. Kocioł nie zdążył się do końca napełnić. Jaka wielkość. Innym razem. Chwila. Elvis chyba ma pomysł. Potrzebujemy wody, tak? A kto ma wodę? Jupiter! Ale genialnie, genialny pomysł! To prawda, genialny! W takim razie, z tego co rozumiem, będzie święto! Eju, po co ja to zrobiłam? No i co dalej? Niewiele brakowało, co? Ale ty jesteś odważny. Tak się strasznie bałam, dziękuję. Wiesz, sytuacja nie wygląda najlepiej. Jak to? A także ja sobie stąd spokojnie zejdę. Ale niestety nie dam rady zabrać cię ze sobą. Nie? Ale jak to? No dzieci, pora wracać. Nie wiecie może, gdzie jest Mandy? Mandy! Mandy Flat! Proszę pani, bo ona powiedziała, że chce się wspinać na wielką górę. Nie wiem, może ona tam poszła. A niech mnie. Myślę, że trzeba wezwać Sama. W takim razie ja wracam po niego do miasta. Mandy Flat zaginęła gdzieś w okolicach Wielkiej Góry. Mandy Flat zaginęła gdzieś w okolicach Wielkiej Góry. Tom, gdzieś na Wielkiej Górze zgubiło się dziecko! Przyjąłem! Na razie nic nie widzę, Sam! Na pomoc! Ratunku! Spokojnie! Za chwilę was ściągniemy! Znalazłem ich. Są na północnej ścianie. Dobra, już lecę! Tom, opuść podwójną uprząż. Dzięki, widzimy się na dole. Miałaś szczęście, mała. Nic ci się nie stało. Ale myślę, że chyba nie powinnaś jeszcze wychodzić sama w góry. Góry są naprawdę bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Nie wiem, przepraszam. Po prostu strasznie. Tak strasznie chciałam się dziś wspinać. Wiem, ale chyba jeszcze troszkę powinnaś poćwiczyć. Dobrze, obiecuję. Nic się nie martw, zobaczysz. Jeszcze wejdziesz na sam szczyt. Jeśli chcesz, z przyjemnością wszystkiego cię nauczę. Jestem do usług. Poważnie? Dzięki. Jak dobrze, że nikomu się nic nie stało. I znowu mus się wykazał i jest super wielkim bohaterem. Ja nie.